że jeżeli już ci zubrzyccy są tymi żebrakami, no i nie tylko oni, bo to oni myślą, że to tak samo jak w czasie komunistycznym jeszcze kiedyś, tam kiedyś, że czy stoi się, czy się leży, to się należy. Nie, no to nawet nie pomogli podróżnemu, którego jakieś mędy napadły, no dla pieniędzy, na wódkę. Dotkliwie go pobili, nawet nie pomogli, na policję zadzwonili. No to taka praca, tak do pracy, biegną do pracy. Katolicy, Polacy, żebracy, do mszalnej chodzonej tacy, papieskiej, rzymskołacińskiej, Matki Boskiej, ostrobramskiej swojej. A przecież nie ma tu ani prawosławnych w Warszawie, ani mormonów, ani ewangelików. Świadkowie Jehowy to w środku tu stali, głosili. Teraz, proszę Państwa, tam stoją i głoszą, proszę Państwa, przed murkiem to, co żeście Państwo widziałyście, jak rozmawiała z nimi. To znaczy, że podeszła do nich taka gruba reptoidka. Ja pokazałam z jednej strony, proszę Państwa, i ta reptoidka jeszcze stoi, proszę Państwa, w zielonej kurtce i taka gruba baba, za którą szłam, bo strasznie podobna do tej, która nad nami mieszka na Saskiej. W nocy lata o pierwszej, o drugiej, tupu, 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 tupu. I strasznie, a ten Maciej mówi, że ona jest sekciarą, bo ona ma jakieś złe spojrzenie z oczu. I ona tak i gada, i gada, i gada, i gada. Państwo zobaczą, tu gada, teraz ze świadkami, ta gruba baba, Państwo zobaczą, reptoidka. Ja nie wiem, czy to nie jest ta sama, bo ta nasza to z plecakiem, ale lata w nocy, bo potem z jednego kąta, drugi kąt, tu. Czy ona ma jakiś tam warsztat, czy po prostu jest nienormalna, a Maciej mówi, że należy do jakiejś sekty. Czy jeśli do zielonoświątkowców, no to też jest prawdopodobne, bo oni na kolana się rzucają, modlą się, spazmują. O!